Dżinksiu, idziesz stąd. Będę teraz nagrywał filmy, a ty tu będziesz się par. Mam żonę! Idziesz, kurde, koteł. Dobra, pokaż się tu. O kurwa, ale nie policzkuj mnie, co ty to głupi jesteś? No potrapał mnie tu po szyi, mam czerwoną, zaraz jak będę wyglądał na filmie, kurwa, no głupi sierściu, głupi. Pierdolony. Całe życie z debilami. Włosy właśnie zjadłem kota i zachwalę. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Clean. Oczywiście, że tak, a któż by inny na tym kanale mógł być jak nie Clean? Ewentualnie Jinx, ale Jinx nie potrafi na moje szczęście włączyć komputera. Potrafi go natomiast wyłączyć. Co wam mogę powiedzieć? No jestem ja wiem, że jesteście bardzo zdziwieni, że tu jestem. Clean, co ty robisz? Myślałem, że rzuciłeś YouTube'a, że będziesz teraz piec ciasta. No będę piec ciasta, ale to nie znaczy, że rzuciłem YouTube'a. Moi drodzy, po co ja tutaj w ogóle do was teraz gadam? Nie mam zielonego pojęcia, po co do was gadam, bo mógłbym przejść od razu do meritum tego filmu. A film, jak wiecie, po tytule jest o... Co to, ścina coś? Ścina ekran, kamera ścina. Muszę zerkać tam po prostu w monitor, czy wszystko w miarę płynnie idzie, bo jak nie idzie płynnie, to tak trochę będzie za późno, jak się dowiem na przykład po pół godzinie nagrywania filmu, że jest coś zjebane. Intel Extreme Masters, moi drodzy, 2017 w Katowicach, był inny pod wieloma względami. Przede wszystkim był podzielony na dwa weekendy. Ten pierwszy weekend z League of Legends, drugi weekend... Kiedy to był, kurwa, ten weekend? No już, kurwa, nie pamiętam, jak Bóg. Drugi weekend był... A chuj wie, kiedy był. Ostatni weekend lutego, gdzie była Liga Legend i potem był pierwszy weekend marca od 3 do 5, jeśli dobrze kojarzę. No i tam były targi Expo przede wszystkim, no i były finały StarCrafta i CS-a. Ja byłem tylko na tym drugim weekendzie, bo tak naprawdę to był weekend dla mnie taki bardziej, że tak powiem, konkretny. Ktoś się zapyta, ale czemu nie poszedłeś na ten pierwszy weekend w Intel Extreme Master? Przecież masz 10 minut drogi tam samochodem. No niby tak i niby nie. Stwierdziłem, że ten pierwszy weekend to tak nie do końca jest dla mnie. Nie wiem, tam chyba za bardzo co robić. Tym bardziej, że z większością ludzi się umawiałem, że będę po prostu w drugi weekend i w ten drugi weekend chciałem po prostu tam być. Co się tu stanęło? Teraz nie mogę rozmawiać. Tak, to jest twój telefon na wizji i to będziesz na filmie prawdopodobnie w takim razie. Dobra, co to ja mówiłem? Aha, tu patrzcie, kurwa, ten. Grzechotnik. Intel Extreme Masters jest imprezą chyba największą taką gamingową, połączoną z targami w Polsce. Może PGA jeszcze jest taką dużą imprezą. I tak naprawdę bardzo, ja to bardzo mile wspominam, bo pamiętam w 2014 roku, jak tam byłem, ni z gruchy, ni z pietruchy, po prostu pojechałem tam i nie było w ogóle kolejek, wiecie, przed spotkiem. Bardzo małe zainteresowanie było w tym sensie, że to nie było takie nagłośnione, że to są takie wielkie imprezy i tak dalej. Wtedy jeszcze pamiętam, w spotku był jakby, wszystko odbywało się w spotku, a nie było jeszcze targów Expo tam dookoła obłożonych tymi wszystkimi stoiskami. A tak naprawdę w tym roku w spotku była tylko scena, gdzie rozgrywali po prostu te największe gry. Lola rozgrywali, pewnie rozgrywali tam finały StarCrafta. No i oczywiście potem CS-a rozgrywali, ale jakby cały ciężar imprezy został przeniesiony ze spotka do hali Expo na te targi. I tam tak naprawdę się wszystko inne działo. Tam były też małe scenki, gdzie Hearthstone'a grali w CS-a, tam Pompa Team między innymi, także było tam dużo więcej tak naprawdę rzeczy do robienia, do oglądania, niż w samym spotku de facto, bo w samym spotku była tylko duża scena. Moi drodzy, dla mnie osobiście ten Intel Extreme Masters był wyjątkowy pod wieloma względami. Pierwsze i najważniejsze jest to, że pierwszy raz na takiej imprezie jak Intel Extreme Masters, takiej dużej, światowej imprezie, miałem akredytację. Proszę bardzo, oto ona. Widzicie, to jest Kadolina, akredytacja. Oho, baby! I w związku z tym, że miałem akredytację, no jakby mogłem widzieć i wejść tam, gdzie normalny szary człowiek nie mógł wejść. Zabrzmiało trochę dziwnie, ale chodziło mi oczywiście o te takie chill roomy, jakieś takie pięterka z jedzeniem. Można tam było sobie pójść i spotkać kogoś bez tłumu ludzi, bo jednak na targach Expo była masa ludzi i tak naprawdę jak się pojawiał ktoś sławny czy ktoś popularny, to w jednej chwili miał wokół siebie chuj ludzi. No i to na pewno dla takich youtuberów czy tam twórców, którzy mają po
500 tysięcy albo nawet 100 tysięcy i więcej, no to jest na pewno w jakiś sposób może uciążliwe, tak, bo sobie nie mogą normalnie przejść, zeżreć coś, tylko cały czas ich ktoś zatrzymuje, ale z drugiej strony sami tego chcieliście. Ja bym na przykład chciał mieć 100 tysięcy. Kto jeszcze nie dał suba, tu będzie guzik. No ja osobiście też spotkałem paru moich cymbałów, czy paru moich widzów, którzy mnie obserwują, oglądają. To też było dla mnie oczywiście bardzo miłe, bo taki malutki klin, taki malutki, 1,96 m, taki malutki klin miał też swoich widzów, którzy przyszli, żeby się z nim spotkać. No to było bardzo miłe, bardzo dziękuję wam ci, którzy mnie znaleźli, bo wiem, że było jeszcze parę osób, które chciało mnie znaleźć, natomiast nie dało się niestety tego zrobić. Pisaliście mi na fanpage'u, gdzie jestem, czy będę tu. Nie byłem w stanie nawet cały czas z tym telefonem siedzieć po prostu i odpowiadać. I ciężko było tak się zgrać, żeby po prostu być w jednym miejscu, żeby wszyscy w to jedno miejsce w tym momencie przyszli. Fajnie w końcu było się zobaczyć, nie tylko was zobaczyć, ale też zobaczyć tych ludzi, z którymi ja się chciałem zobaczyć na żywo, cztery oczy, wiecie, no to jest tak trochę inaczej, nie, jak się tak cały czas patrzy na komputer i tam w tym komputerze na przykład jest Klin, a potem spotykacie tego Klina i okazuje się, że Klin to nie jest tylko głowa z kawałkiem koszulki, tylko to jest prawie dwumetrowy gość. No wielu z was, znaczy nie chciałbym powiedzieć, że wielu, tak 99% ludzi, którzy mnie spotykają, czy spotykali mnie na żywo, pierwsze ich pytanie było: o kurwa, ile ty masz wzrostu? To jest właśnie piękno i ból internetu, że nie jestem tylko kadłubkiem, tylko jestem normalnym człowiekiem z nogami. No ale cóż, było bardzo miło, bardzo wam dziękuję za spotkanie, fajnie, że podeszliście. Nawet tam koledze jednemu się podpisywałem na koszulce, co nie za bardzo mi wyszło. Na koszulce tak, wiecie, tu ten, tak się zacinał, no... Nie jestem zbyt dumny z tego podpisu, ale pamiętaj, nie pierz tej koszulki, bo ona kiedyś będzie chuj ważna. Dlatego, bo tam było chuj innych podpisów i te inne podpisy będą chuj ważne. Weekend ten drugi trwał od piątku do niedzieli. Ja w piątek pojawiłem się po pracy tylko tak naprawdę po to, żeby odebrać akredytację. Odebrałem tą akredytację i musiałem spieprzać do domu. Nawet mnie kusiło trochę, żeby tam chociaż na chwilę wejść, zobaczyć, co tam się dzieje w ten piątek. Wiedziałem, że piątek to jest taki dzień, że no nie dzieje się tam jeszcze tyle, co w sobotę i w niedzielę, bo wiecie, piątek, niektórzy są w pracy, niektórzy są w szkole, no nie ma możliwości, żeby było tam tyle ludzi i tyle się działo, ale ludzi było już naprawdę dużo. Dlaczego nie byłem w piątek na Intellectual Masters? No, znamy się już tyle czasu, ja wiecie, że ja jestem szczery z wami. Nie ma żadnego sensu, nie mam żadnej intencji w tym, żeby was okłamywać. Więc dlaczego mnie nie było? Dlaczego się tak spieszyłem po odebraniu tej akredytacji? Dlaczego musiałem wracać? Musiałem pić wódkę. To był taki mój after party przed party. Przyjechałem dość późno, bo przyjechałem koło 12 może. Oczywiście nie mogłem znaleźć miejsca na parkingu. Połaziłem sobie po tych targach, pospotykałem paru znajomych. Spotkałem też Drwala Rembajło, którym jakby się już zgadywałem wcześniej, że będziemy. Drwal był piątek, sobota, więc wiedziałem, że sobota to jest jedyny dzień, kiedy się możemy zobaczyć. Jeśli się nie zobaczymy w sobotę, no to będzie lipa. Chodząc właśnie z Drwalem na górę do tej takiej jakby części, gdzie można było wejść tylko z akredytacją, całkowicie przypadkiem spotkaliśmy Nefrena. Parę zdjęć już powiedziałem chłopakom, że muszę zrobić, bo jak teraz nie zrobimy zdjęć, to prawdopodobnie ktoś gdzieś pójdzie tu, ten pójdzie tu, ja pójdę tu i już potem się już nie znajdziemy i generalnie lipa będzie, więc wolałem te zdjęcia zrobić, żebyśmy po prostu mieli jakąś tam pamiątkę, że się spotkaliśmy razem i było bardzo fajnie, naprawdę było bardzo fajnie, akurat poszliśmy tam, to był przed 18 chyba i Nefren miał tam spotkanie jakby z tym autorem książki Lidan, panem Kingiem. Staliśmy pod tym pokojem, gdzie on podpisywał te książki, a on sobie akurat w tym momencie zrobił przerwę i jakby wyszedł na korytarz. I my tak w sumie stoimy, a tu sobie pan King wychodzi, staje koło nas, zjada batonika, a my tak... Oh! Hello! Też pogadaliśmy sobie tam fajnie na tym korytarzu. Tak naprawdę no, nie byliśmy zapisani jakby na rozmowy z nim. Nie, w tej rozpisce takiej, ale pogadaliśmy sobie z nim fajnie parę minut. No bardzo pozytywny facet, naprawdę. On jest nie tylko pisarzem, który opisuje ten świat i zna ten świat tylko z zewnątrz, tylko zna ten świat też od wewnątrz. I to było bardzo fajne, jak mówił o tym, że gra w Hordzie i tam co lubił i tak dalej. Każdemu w książce się podpisywał For the Horde. I nawet Nefrenowi, który jest przecież aliantem, napisał For the Horde. No, bardzo, bardzo pozytywny gostek, naprawdę. Bardzo, bardzo mile tą rozmowę wspominam z nim. W sobotę tak naprawdę nie byłem ani razu w Spodku samym, bo jak chciałem wyjść z Expo do Spodka, to widziałem tam taką kolejkę ludzi,
że stwierdziłem, kurwa, przecież jak ja tam wyjdę, to ja nie wejdę. Było boczne wejście, korytarz taki, gdzie można było z akredytacją sobie przejść po prostu, o czym na początku nie wiedziałem, potem oczywiście z tego korzystałem, natomiast stwierdziłem, że jak jest tyle ludzi, to no nie. A przecież nie będę obchodził spotka dookoła, żeby znowu wejść od strony Expo. Drugi dzień też całkiem spoko, przede wszystkim były finały CS-a, oglądałem nawet finały StarCrafta w spotku, bo tak akurat sobie siadłem tam dychnąć trochę, że tak powiem, napić się Sprite'a, który był po prostu wszędzie i tym Sprite'em potem już każdy chyba wymiotował. Udało się zrobić zdjęcie z Izim, zdjęcie z Milką, także taka społeczność CS:GO bardziej chyba kojarzy niż społeczność WoWa. Oczywiście widziałem te wszystkie inne wielkie gwiazdy, jak Izak na przykład, jak Royo, ale one były tak oblegane, stwierdziłem, że dam sobie spokój, jestem już chyba za stary, żeby tak się cisnąć. Ziemniak chyba rzucał ze stoiska, ze stoiska Alienware rzucał, proszę bardzo, te gumki, no i oczywiście co? Kadolin złapał, rzucił mi tak, ja to tak po prostu złapałem, o tak. A ludzie, którzy stali obok, szukali na podłodze, gdzie to spadło, ja to po prostu miałem w ręce. Ja generalnie zawsze miałem gumki na ręce, no dziwnie zabrzmiało, chodzi mi oczywiście o te silikonowe takie gumki. Zawsze lubiłem to nosić i troszkę mi się udało ich zdobyć, że tak powiem, z tego IEM-a. Tu jest Aim from Poland, czyli wiadomo, o co chodzi. No Aim from Poland, no widzicie, o co chodzi? No Aim from Poland, tak. CS:GO, tak. Virtus Pro. W drugi dzień w końcu udało mi się spotkać z Maszą i z Nexosem. Też ich widziałem oczywiście całą sobotę, ale oni byli praktycznie cały czas na stoisku. Nie chciałem się po prostu ryć tam pod scenę, bo też nie było po co. Oni tam byli w pracy, więc nie chodzi o to, żeby komuś przeszkadzać. Jak mają panel, to przecież ja nie będę tam skakał. Mówię, patrz Nexos, to ja! Też było tak, że siedziałem chyba na finale StarCrafta właśnie, czekając, aż oni skończą panel i nie wiem, czy Marta, czy Johnny napisali, że są na Lenovo, więc ja tam podszedłem, podbiłem. I oni akurat kończyli panel i nam się udało, że tak powiem, spotkać. Marta zobaczyła mnie, po prostu moją głowę powyżej wszystkich innych i pokazała tam na Nexosa, że on tam z boku jest, także fajnie udało nam się spotkać. Jak oni skończyli panel, to z Nexosem też sobie poszedłem tam na górę pogadać trochę na te takie chill roomy. Spotkanie kogoś na żywo różni się przede wszystkim tym od takiego oglądania jego filmów, że po prostu spotykać tego kogoś na żywo. Fotkę strzeliliśmy z Nexosem i potem jeszcze z Martą, jaką spotkaliśmy na dole, bo wiedziałem, że oni za chwilę pójdą na panel i potem już generalnie nie będzie takiej możliwości. Oni poszli na panel, pożegnaliśmy się, bardzo fajne spotkanie, bardzo fajnie, że się udało spotkać. Potem jeszcze wróciłem, pamiętam, do spotka, a tam już był finał CS-a. No i oczywiście cały spodek ludzi. Nie mogę kamery podnieść, bo jak podniosę kamerę, to potem jej tak nie ustawię. To jest przemocowane. Dobra, przekonaliście mnie. Patrzcie na to. To widzicie? Co tutaj leży? Dżinsiu malutki. Śpiocheł jebany. Cały dzień śpi. No, oczko otworzył, już zobaczył kamerę, tak? Już parcie na szkło. Nie wstydź się, w końcu jesteś gwiazdą YouTube'a. No, patrzcie, jaki kurwa klucek. O Jezus, klucek zaspany. Klusiu, ale patrz, tutaj do kamery się kurwa uśmiechnij. No. Co jebie tak? Patrzcie, kurwa, jaki jadowity, jak mnie objął. Generalnie podsumowując imprezę, bardzo pozytywnie, nawet mega pozytywnie bym powiedział. Miałem jakby możliwość zajrzenia trochę głębiej i trochę od w środka do tego całego Intel Extreme Masters. W tych miejscach tam, gdzie trzeba było wejść z akredytacją, naprawdę topkę można było spotkać. Ja też tam topkę spotkałem ludzi z YouTube'a. Nie podchodziłem do nich, nie po to tam ktoś idzie, żeby sobie odpocząć od ludzi, żeby tam jakiś Kadolin do niego podbiegał i chciał zdjęcie. Bardzo dużo, 1,000,000+ YouTuberów tam spotkałem. Kanapki z niejednym z nich jadłem. Jeśli chodzi o jakieś takie względy organizacyjne, no jak dla mnie było ok, tak? Fajnie, że przenieśli ten cały ciężar jakby spotka do hali Expo obok i nie ma takiego czegoś, że po prostu wszyscy ludzie są w jednym miejscu naraz. Ja wiem, że kolejki tak były zajebiście duże pod samym spotkiem, żeby wejść, ale to jest tylko dla tych ludzi, którzy nie mieli biletów, prawda? Jeśli ktoś sobie kupił bilet, to miał wejście z biletem i tam w ogóle nie było kolejek. Fajnie w ogóle, że ta impreza jest taka, że można tam po prostu wejść za darmo. Nie trzeba mieć biletu tak naprawdę. Trzeba swoje odstać, natomiast można wejść, jest taka możliwość. Podobało mi się to, że jeśli ktoś już wszedł na teren spotka,
czyli ta taka kolejka, która wyglądała jak Snake, kurwa, w Nokii 3 czy 10. Jeśli ktoś w tej kolejce już był i po prostu wszedł do środka, to też wszystkich ludzi nie wpuszczali od razu do Expo, bo tak naprawdę, jak mówiłem, w Expo była większość ludzi, youtuberów, tam miało swoje panele na różnych stanowiskach firm, cosplayerzy, cosplayerki, tam było naprawdę dużo więcej się działo niż w samym spotku w pewnym czasie. Fajne było to właśnie, że ci ludzie z ochrony nie wpuszczali każdego naraz do tych targów, bo tam po prostu w tych targach by było tak, że wszyscy by stali tak, kurwa, jak sardyny, koło siebie. Tak byśmy chodzili, to żadna przyjemność by nie była. Oni po prostu z tego, co zauważyłem tam w tej ochronie, robili tak, że mniej więcej tyle ludzi, co wychodziło z Expo, tyle wpuszczali. I to było zajebiste posunięcie, bo nie było tłoków w samym Expo. Oczywiście ludzi było w chuj, ale nie było czegoś takiego jak na koncercie, wszyscy stoją. To był właśnie też powód, dla którego ja nie chciałem w pierwszy dzień, jak byłem, wyjść z tego Expo, bo nie wiedziałem, że jest bramka dla mnie boczna. I stwierdziłem, że przecież ja wyjdę, to ja przecież nie wejdę. Ja w sumie nie oglądałem za dużo relacji, widziałem tylko relacje Soushibo na YouTubie, gdzie on sobie tam chodzi z mikrofonem, jak ma w zwyczaju. Przepraszam. I tam opowiada, co się dzieje. I też zauważam właśnie na tym filmie, że ja też na tym filmie jestem i w pewnym momencie idzie Soushibo, ja przed nim idę, potem się mijamy, potem go trącam barem, potem robię tak, sorry memory, idę dalej, więc no tak, to byłem ja, w tej koszulce Coca-Coli, w ręku miałem Sprite'a i pamiętam, że Deadpool, cosplayer, który też przechodzi, mówi: ty, ale jak to ty, przecież ty masz koszulkę Coca-Coli, a masz Sprite'a w ręku. Na następne Intel Extreme Masters muszę zmienić aparat. Zmienić telefon w ogóle, żeby się nie wyłączał, żeby bateria długo wytrzymywała, żeby się kamerka nie ruszała, żeby dobrej jakości były te zdjęcia z frontu do selfie, bo mam dużo zdjęć, na przykład z każdym robiłem po parę zdjęć, bo wiedziałem, że trzy czwarte będą ruszone. Jeśli ktoś z Was był na Intel Extreme Masters, to też może mi napisać w komentarzu, jakie miał wrażenia, czy mu się to podobało, czy nie, czy będzie za rok. Impreza jednak jest imprezą światową, tak? Intel Extreme Master to jest tak naprawdę tylko parę miejsc. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o moją relację z Intel Extreme Masters. Bardzo fajna impreza, bardzo fajni ludzie, którzy tam byli. Pamiętacie filmik, który nagrywałem z telefonu, wychodząc z targów i taki na Facebooku to wrzuciłem i na YouTube'a. Jeszcze wtedy byłem bardzo podekscytowany, bardzo szczęśliwy tym, że mi się udało tam być, więc myślę, że za rok też będę. I fajnie, jakby mój kanał się rozrastał. I że na przykład za rok, żebym już miał na przykład 10 tysięcy widzów, nie? Fajnie by to było. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli się podobał, to zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie, to łapkę w dół. Jeśli jeszcze nie subujecie kanału, co ja kurwa robię? Jeśli jeszcze nie subujecie kanału, to polecam wam zasubować. Nie każę, nie zmuszam was, ale zasubujcie. Bo wiecie, jeśli wam się nie spodoba content, jaki wrzucam, to zawsze możecie dać unsuba. I będzie spoko, tak? Ale jeśli wam się spodoba, to już będziecie mieli suba. No i co? I będzie fajnie, tak? I tak wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie wystarczy mieć suba na YouTubie, tylko trzeba też jebać dzwoneczka, bo sam sub to ci nic nie da i tak ci nie wyświetli moich filmów, więc możecie dać suba, a nic wam to nie zaszkodzi naprawdę. Ja nie jestem osobą, która spamuje filmami, jak wszyscy moi widzowie wiedzą, więc na pewno nie zasram was 10 filmami na dzień. Nie będzie wam tam pikać co chwilę, że Kadolin udostępnił film. No cóż, to by było chyba na tyle, moi drodzy. Miło było znowu pogadać do kamery, która stoi na lampie, a lampa świeci mi w gębę. Pozdrawiam was serdecznie. Puuu!